Witam Was, nazywam się Michał Fajna, a to jest już drugi odcinek z poradnika do moda Open Computers, który jest dosyć zaawansowanym modem, a ze mną, jak zwykle, jest Polski. Polski jest tutaj asystentem w dziedzinie instalacji i konfiguracji Open Computersów. Tak, że się w ogóle nie znam, ale okej. Tak, że się w ogóle nie znasz, ale się poznasz. Ponieważ ten mod, jeżeli zajarzy się tylko jego podstawę, to jest naprawdę prosty i naprawdę łatwo jest zrozumieć jego działanie. Jeżeli się nie rozumie, to można zobaczyć w kod źródłowy programów i tam jest wszystko napisane. Dobrze, w poprzednim odcinku powiedzieliśmy z grubsza o craftingu kolejnych komputerów, kolejnych komponentów, o sieciach, o komputerach, monitorach, kartach i tak dalej, i różnych innych pierdołach. Skonstruowaliśmy nasz pierwszy komputer. Polski tutaj skonstruował resztę komputerów. Rozważyliśmy możliwość konfiguracji wielu komputerów naraz, używania ich naraz i co? Może tak chodźmy na arenę. Tak, tutaj już jest taka pierwotna. Teraz sobie jeszcze raz powtórzymy, jak komputery budować tutaj już na naszej specjalnej, dedykowanej temu modowi arenie. Tak więc, zaczynamy od budowy jednostki centralnej. Dobra, gdzie jest jednostka centralna? OpenBox oczywiście, małpa Open Computers. Po polsku znowu. User joined your channel. Dzień dobry. Witam Ciebie, MR Tomku. Przywitaj się z YouTube'em. W tej chwili nagrywam film dotyczący moda Open Computers wraz z Polskim. No to ja może, bo mnie będę przeszkadzał. Spokojnie, możesz sobie tutaj śmiało z nami posiedzieć. W razie czego nawet możesz nas dołączyć. Nie chce mi się. Okej, jak Ci się nie chce, no to luz. W każdym razie możesz sobie tutaj siedzieć i bez problemu. Kurde, helikopter słyszę, a pierdolę. No właśnie, kogo Polsku ma w mikrofonie. Ja mam już. Co dwie kratki? Moment. Dobra. Mam takie pytanie do ciebie. No mów śmiało. Nie wiem, czy będziesz wiedział, ale jak masz podał taki tam input, nie? To przykładowo, jeśli on jest w... No, masz go na stronie, wpiszesz coś i klikniesz tam przycisk sobie gdzieś, żeby to wysłało. No, sobie. Później, za drugim razem, tak, za drugim razem, kiedy wejdziesz na stronę i chcesz coś w to pole wpisać, to on ci już pokazuje, że coś tam kiedyś wpisałeś i... wyświetlać kilka innych, no wcześniejsze teksty po prostu. Jak zrobić, żeby tych wcześniejszych tekstów nie wpisało? Musisz coś wpisać do placeholdera. Zaraz ci powiem, jak ja to mam zrobione, bo ja tutaj mam wyszukiwarkę googlowską u siebie na tym, na launcherze. Ja to zrobiłem. Tak, wpisując w placeholdera po prostu wyszukiwarka Google, na przykład tu jest jakiś inny tekst. Dopiero jak kliknę dwukrotnie na tą wyszukiwarkę, czy tam kliknę po prostu, żeby się oświeciło pole wyboru, to mi się podświetlają poprzednie teksty, jakie były w to wprowadzane. A mi chodzi o to, że właśnie nawet jeśli dwukrotnie klikniesz, żeby nie było żadnych. O to właśnie mi chodzi. To musisz w przeglądarce pomodyfikować, nie da się czegoś takiego zrobić. Da się? No to sobie zobacz kod na Facebooku na przykład. Jaki mają na Facebooku? Bo oni właśnie tak mają, że nawet jak klikniesz, to się nie pokazuje. W polsku to raczej powinno być tak, żeby to było tak ładnie zrobione. Tak samo, nie tylko dostaję ID
komputer, nie tylko dostają ID dyski twarde polsku i widzowie, jak również ID dostają na przykład same jednostki centralne. W polsku, czemu robisz już tyle rzeczy, które jeszcze nie zostały widzom wyjaśnione? Wszystko musimy widzom wyjaśniać po kolei, co do czego służy, bo widzowie są debilami i nie rozumieją. Switcha. Switcha również występują w normalnym świecie i służą do zarządzania sieciami komputerowymi. Na przykład, drodzy widzowie, wasi dostawcy internetowi mają switche, żeby zapewnić na przykład w miastach internet, tam gdzie jest po prostu więcej niż jeden komputer, a chcą dostarczyć internet w ogóle. Cały internet jest zbudowany na switchach, na routerach, na modemach i tak dalej. Ponieważ właśnie to są fajne urządzenia, które umożliwiają dostęp do danych sieci wielu urządzeniom w jednej chwili. I zarządzaniem dostępu tych urządzeń właśnie do tej sieci. Dobra, pociągniemy sobie tutaj kabelek. I co zrobimy dalej? Dalej na przykład możemy sobie omawiamy sobie w tej chwili przenoszenie plików pomiędzy komputerami. Przypuśćmy, mamy jakiś program, który chcemy przenieść z jednego komputera na drugi. Zbudujemy sobie tutaj przykładowy komputer. Ja sobie zbuduję taki, jaki generalnie ja używam najczęściej. Czyli bierzemy sobie takie rzeczy. Takie rzeczy. Bierzemy sobie również takie rzeczy. Takie rzeczy. Takie rzeczy. No ja potrzebuję jeszcze na przykład kartę. A, karty linkowane. Kiedy już mówimy o sieciach, drodzy widzowie, warto wspomnieć o kartach linkowanych. Karty linkowane to są specjalne karty, które umożliwiają połączenie dwóch komputerów w sieć za pośrednictwem jakby sieci, ja to nazywam, międzygalaktycznej. Chodzi w tym o to, że te dwa komputery, do których te karty kraftuje się po prostu jako dwie. Nie kraftuje się nigdy jednej karty łączącej. Jak widzimy, tworzymy tutaj za pomocą oka Enderu, znaczy dwóch oczu Enderu, Interweba. Interweb tworzymy z Enderperla i stringów. Potrzebujemy również dwie karty sieciowe i dwa mikrochipy najwyższego tieru. Ta karta pozwala dwa komputery połączyć ze sobą, pomimo tego, że na przykład jeden jest w Netherze, a drugi w Overlordzie, albo na przykład, że jeden jest w Galactic Crafcie na Marsie, a drugi jest na normalnej naszej Minecraftowej planecie Ziemi, że tak ja tą planetę nazwę. Przydatne to jest na przykład wtedy, kiedy mamy na przykład jakąś zdalną farmę gdzieś, albo po prostu inny wydział naszej bazy. Na przykład bazę wypadową chcemy połączyć z bazą główną. Naprawdę, to jest bardzo fajne i przydaje się i nie trzeba ciągnąć setek, nawet milionów kratek kabli. A czasami to jest niemożliwe, żeby połączyć kabel na przykład do Netheru. Co nie, Polsku? No, ja bym to zrobił. Podłączyłbyś kabel do Netheru? O, po raz spotykamy przecież. Jak ostatnio PKP zgubiło pociąg. No cóż. A zatem muszę się zgodzić. I zgubili pociąg. No cóż. Potem, jak już mówimy o sieciach, kolejną ciekawą rzeczą jest karta internetowa. Jest to karta, która umożliwia połączenie komputerów z moda Open Computers do świata zewnętrznego. To jest ciekawą sprawą. Zaraz będę wszystko demonstrował. Tylko sobie jeszcze tutaj tablet dam. Tablet to kolejny typ komputera. Zaraz po komputerach osobistych, które tutaj widzieliście, umożliwia połączenie, znaczy umożliwia korzystanie z komputera bez potrzeby stawiania go gdziekolwiek, na przykład jak jesteśmy na jakimś serwerze, gdzie chcemy sobie na przykład sprawić coś na komputerze na stronie czy w mieście, gdzie jest zablokowane stawianie bloków, po prostu klikamy profil z myszy i komputer się odpala.
ma już domyślnie wgrany system operacyjny. Trochę ma programików, te domyślne. Dwie kostki RAM, taka tam podstawowa maszynka. Jak widzimy, ma zamontowane tak. Klawiaturę, upgrade do tabliczek, upgrade do pistonów, georizer tak zwany, update nawigacyjny, kartę graficzną, kartę graficzną tiru drugiego, drugą kartę redstone'ową tiru drugiego właśnie, kartę sieciową, bezprzewodówkę, która umożliwia łączenie się zdalnie do sieci, procesor tieru trzeciego, dwie pamięci tieru 3,5, BIOSa na karcie pamięci, dysk tieru trzeciego 4-megowy, co jest bardzo fajną sprawą, i dyskietka. Takie podespoły ma ten tablet i umożliwia nam on używanie komputera tam, gdzie nie możemy go postawić. Jak taki tablet zrobić? Bo już widzieliśmy, jak kraftować zwykłe komputery. A teraz musimy dowiedzieć się, jak zrobić tablet. Zniszczę sobie wszystko, co mam w tej chwili w ekwipunku. I teraz po polsku uczymy się budować tablety. Wiesz po polsku, jak się buduje tablety? No właśnie widzę. EEPROM i tablet. Nie do końca. Tablet to jest dosyć skomplikowane urządzenie, ponieważ do wykonania tableta potrzebujemy mieć assembler. Wstawiamy to cacko i pokazuje się. Proszę włożyć podstawową część. Czyli potrzebujemy najpierw zrobić etui do tableta, czyli tą obudowę całą. A więc bierzemy najlepiej. Ja tutaj mam tieru drugiego. Nie ma tieru trzeciego etui? W polsku? Chyba nie ma. Może tieru drugiego. I tutaj widzimy, wyświetla się nam, co trzeba włożyć do tego tableta, żeby go wybudować. I najpierw zaczynamy od wstawiania procesora. Procesor może być tieru trzeciego, więc taki też wsadzimy. Procesor tieru trzeciego jest odrobinkę drogi, wymaga emeraldów. Emeraldy nie są takie proste do zdobycia. Wymaga alu, jednostki kontrolnej, mikrochipów tieru trzeciego. Z ciekawości zobaczę, jakie drogie są. No, odrobinkę. Proszę wstawić trochę RAM. Możemy wstawić jedynie drugiego tieru, niestety. I to jest mniej więcej wszystko, co potrzebujemy do stworzenia tableta. Ale jak nie wsadzimy karty graficznej, to nie będziemy mieli obrazu. Więc może być marnie. A możemy tutaj wstawić Integra. Fajna sprawa, ponieważ możemy tutaj, jak widzimy, korzystać. 5252. Wszystko jest tutaj na LUA 52 już. Polsku. Dzięki temu, że mamy tutaj zintegrowaną grafikę, to możemy wsadzić sobie tutaj jakieś inne karty. Fajna sprawa to jest karta danych, która pozwala nam na przykład zaszyfrować konkretne dane i potem je odszyfrowywać. Możemy mieć na przykład zaszyfrowane dysk twardy. Być może pokażę to w kolejnym filmie. A więc tutaj go wsadzimy. Na pewno kartę linkowaną, którą skrawcę własnoręcznie, ponieważ chcę mieć pewność, że ta karta będzie po prostu współpracowała z kolejnym komputerem. O, dzięki polsku. I kartę linkowaną. Do niej stworzenia potrzebujemy mieć interweba. Interweb mam.
potrzebujemy do niej mieć karty sieciowe. O tym się wiemy kiedy indziej, ale też jest bardzo ciekawa. Potrzebujemy mieć kartę sieciową, która jest... Jest tutaj, jedna i druga. My potrzebujemy mieć zwykłą, czy... Network zwykły, mikrochipy i Ender Pearl. A, tutaj jest. A zatem tworzymy. I mamy dwie karty linkowe. Te komputery na razie sobie wyburzymy. I tą sieć odrobinkę zmodernizujemy, ponieważ mam co do tej sieci jeszcze ciekawe plany. Albo zrobimy nawet lepiej. Wiecie co? W modzie Open Computers są niektóre pomysły, które z chęcią bym zobaczył w realnym świecie. Na przykład podłączanie monitorów, jakichś innych urządzeń, wszystkich jednym kablem. Na przykład, jak widzicie, tutaj do sieci. Taki pomysł jest naprawdę, moim zdaniem, bardzo ciekawy i przyszłościowy. Żeby po prostu wszystkie urządzenia były na jednym rozwiązaniu. No i ten kabel sobie pójdzie tutaj naokoło. Tutaj, tutaj, tutaj. Tędy. W polsku dobrze robię? Prosto prowadzę, a nie krzywo? Idziesz prosto. Prosto prowadzę. Po co tutaj idziesz w dół tym? O, tutaj jest ten, wiesz. Będzie dookoła, że mówiłem. No to się łączy, dobre to. A, posku napraw proszę. Dobra, mamy podłączony nasz assembler. A jeżeli na przykład mamy podłączone źródło, jak widzimy tutaj zasilania i ono jest połączone do sieci komputerowej, to możemy sobie załatwić coś takiego jak baterie, które przechowywują naszą energię. To jest użyteczne, kiedy na przykład mamy zasilanie tylko na przykład w dzień, kiedy świeci słońce na przykład. Co ty po prostu robisz? Na przykład jak z solaru mamy zasilania, nie musimy stawiać baterii z Industrial Crafta, wystarczy, że postawimy akumulatory z Open Computers, które dla nas tą energię zatrzymają i będą nam zwracały. Ja myślę, Posku, żeby to inaczej odrobinkę zrobić. Ja myślałbym, żeby to zrobić bardziej tak, jak w takich blokach wielkich, wiesz. A multiblok? Nie, multiblok. Takie zrobić jakby... Tak, potem, tak. Że się nie da zobaczyć, ile energii zostało. Da się, jak się ma załączonego takiego jednego dodatka. Nie, Polsku, nie. Trzeba mieć moda, który się nazywa WIDA. What am I looking at? On się nazywa w ten sposób, czyli na co patrzę. Ten mod, jeżeli znajdziemy sobie łapką, fabką na tego, to on u góry nam pokaże, po pierwsze, że kapasitor, a po drugie, pokaże nam, jakie on ma w tej chwili napięcie, ten kapasitor, ile ma zmagazynowanych jednostek energii na ile. Ale to musimy tego moda po prostu kiedyś dograć do naszej paczki. Jak widzimy, energię mamy zmagazynowaną, więc możemy przystąpić do krawcenia tableta. O, dobra, kartę mamy.
Coś ty robił. Po polsku. I potrzebujemy mieć jeszcze do tego. A jak się tam bateria ładuje? A już, sobie przypomniałem, jak się tą baterię ładuje. Dosyć dawno nie miałem styczności z open computersami. Dużo się w tym modzie zmieniło. Ale biorąco będziemy sobie tutaj przypominać z polskim, co jak się robiło i co do czego służyło. Dobra, wsadzimy sobie jeszcze do tego... Albo nie wsadzimy karty internetowej? Nie, wsadzimy. Albo... Karta redstone'owa. Wybierasz teksturę. Dobra. Jeszcze sobie tutaj wsadzimy bezprzewodową kartę sieciową do tego. No i możemy craftić. Ale został skrawcony. Ale niestety... Nie możemy go odpalić, ponieważ nie ma systemu operacyjnego. Co byś to w polsku zrobił? Mi tutaj nie laguje, bo to odrobinę laguje, w szczególności jak nagrywam. Ale to jest maszyna do ładowania. To nie jest do ładowania maszyna. Maszyna do ładowania jest inna. Do innych modów. Tak. Maszyna do ładowania jest zupełnie inna. Maszyna do ładowania jest taka. Wsadzamy tutaj mojego iPada i zaraz weźmiemy sobie... Co ty robisz? Po co to podłączysz? Znowu nasze odgłosy w to. Jeżeli, drodzy widzowie, mamy jedną maszynę obok drugiej z moda Open Computers, to one ze sobą wymieniają dane i energię. Więc nie potrzebujemy stawiać tak, jak Polski postawił kabla tutaj, łączącego ładowarkę z, tutaj z adapterem maszynowym. Tylko, jak widzimy, to jest wszystko połączone raz. Ładuje on się, czy się nie ładuje? Do podłączu tak jak to mówiłeś, poczekaj. Nie tak, co ty robisz? Wyjście, zielone. Z której strony jest takie? Weź, no, tutaj jest zielony na przykład. Okej. Pozwól, weź tablet. Z Gielem, jak robiliśmy, to pamiętam, że było jakiś glitch był z tym. A nie przypadkiem table takie wezmę. Nie, właśnie nie. A. Chyba się łączą. To łączy. Co ty gadasz? Zobacz, łączy się tu. Czekaj, ja wiem, co się stało.
Teraz się ładuje, teraz się ładuje. Weź nie, nie, fab. Weź to dom, żeby normalnie, normalnie teraz jest. Dobrze. Ale ja nie przypuszczałbym. Przecież normalnie to się ładowało. Oj, taka coś zielona. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja chcę to podłączyć normalnie do sieci. Ładuje się. Jak to podłączę normalnie tak jak chciałem? Czekaj. Ładuje się. Będzie się ładował. To sobie to. Patrz, Polsku, jaka zagadkowa maszyna. Już ogarnęłem ją. Patrz. Masz takie coś jak ten. Weź dźwignię u góry, bo ja nie mam. Czekaj, czekaj. Weź mieć tutaj ten przetwornik właśnie. Weź. Czekaj, 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 czekaj. Jest przetwornik. Przetwornik, przetwornik, przetwornik. Jest, kurwa. Przetwornik. Co ty robisz, kurwa? A. Się marwia, tak. Trzeba było postawić tu. I się ładuje, widzisz? Zielona się świeci. Jak postawię to koło tego, czekaj. Na dół. Świeci. Tu taki masz, świeci się na zielono obok, o. To się ładuje. No. I teraz już działa. Polsku, a co było problemem? Może ten, nie zaświeciło się to zielone na początku. Te kółka, o. Dziwne. Kwadraty. Zacznie wstawiałem coś złego, albo jakiś wstawiłem. A, no bo to było podłączone do rury chyba, to. Albo, nie, nie wiem. Coś się musiało pojawić. No i tablet jest w tej chwili w ładowaniu. Ale jak widzieliśmy, awanturował się, że nie ma systemu operacyjnego. Tablet się teraz ładuje. A ja skonstruuję przykładowy komputer. Komputer, monitor, karta internetowa, karta linkowa, RAM, zintegrowana karta graficzna, dysk. Dobra, jeden dysk dam spokojnie, wystarczy. No i co? I dyskietka z systemem operacyjnym. I tablet naładowany. Dobrze, teraz go sobie wyjmę. Wiesz co, mój tablet też muszę włączyć ładowanie. Ma tylko ileś tam procent. Dobrze. Karta schodowa, karta internetowa, karta kablowa jeszcze. Gdzie jest karta sieciowa, Polsku? Nie wiem. To jest.
Dobra. Tutaj sobie stawimy switcha i kabel. A jeszcze do komputera sobie wstawę podzespołę. BIOS potrzeba. Nasz GIA w nim jest. Co jest? To jest polsko? O, jest. Nie ciągnij tej energii. Będę prowadził zupełnie inaczej. Po to robiłem od góry, żeby po prostu każde połączenie było widoczne. A no dobrze. Ale masz bardzo kreatywny pomysł, więc... Tutaj lecimy, na górę. Ten też nie? Ten też nie. A więc, robimy to w ten sposób, że biorę sobie w tej chwili switcha. Gdzie jest switch? Switch. Potrzebuję jeszcze... Nie, potrzebuję power distributora i switch. Plus. I do tego mojego botnetu, drodzy widzowie, podłączę również mój monitor. Wiem, co zrobię. Wezmę kabel tędy pociągnę, żeby on się nie krzyżował. A, jestem jeszcze. Mam jeszcze lepszy pomysł. Dobra. Teraz musicie się dowiedzieć, do czego służą w Open Computersie barwniki z Minecrafta, które były przez wielu tak uznawane za niepotrzebne i tak dalej. A teraz się dowiecie, do czego one służą. Czy wziąłem jeden kabel? A czemu on się łączy ze zwykłym? Jak go pokoloruję na przykład na kolor inny, to już widzicie, się nie łączą razem do kupy. W wyniku czego ten kabel, który będzie szedł u góry, pokoloruję na zielono. Ten mój kabel to będzie kolor cyjanowy. Jak widzimy, jeżeli w tej chwili połączę tutaj kabel, to on się łączy normalnie. Ale jeżeli ja już go pokoloruję na cyjanowo, to już jest odrębny kabel i łączy się tylko do moich podzespołów. Ciekawe, czy mogę również malować. Nie. To już jest inne. Ale jeżeli go z powrotem pomaluję na cyjanowo, to znowu się połączy i będzie tutaj w mojej sieci. I oto jest mój komputer.
I teraz, żeby switcha działały szybciej i wydajniej, to potrzebują mieć dodatkowych procesorów. Ja włączę ten mój ulubiony. 10 Hz. Po prostu jakby inwertał działania tego urządzenia. Dorzuciłem mu jeszcze więcej RAM-u, żeby mógł pamiętać więcej pakietów. To jest switch, tak jak normalny switch, który spotykamy w normalnych zakładach pracy, czy tam w sieciach. Normalne switche też mają wbudowane mikroprocesory i pamięci, nie tyle co RAM, co pamięci flash. I tak zwany buffer. Buffer to jest odpowiednik właśnie tej pamięci RAM, którą tutaj wsadzam jako płytkę po prostu pamięciową. I co dalej? Idę z twardy, który tutaj gra odpowiednik pamięci flash. Wcale tutaj najlepszy od razu dysk. To jest wielkość kolejki. Przydaje się to, jeżeli w Minecrafcie mamy na przykład jakieś duże osiedle i w każdym domku ma być doprowadzona sieć komputerowa, to właśnie przydaje się, że była większa wielkość kolejki, czy większa ilość po prostu pakietów na cykl. Dobra, teraz potrzebujemy podłączyć stację tak? Gdzie jest moja stacja skierek? Ciekawe, czy jeżeli podłączę ją do mojego monitora, to ona połączy się automatycznie do mojego komputera. Kurna. Jak to, jak chcecie coś zrobić po prostu na szybko? Stawiamy komputer jeszcze raz. I wkładamy poszczególne podzespoły. Grunt, że nic się nie stało mojej linkowanej karcie. Jak widzimy, zaczął odczytywać. Pomimo tego, że nie ma połączenia bezpośredniego między komputerem a stacją dyskietek. Pamiętacie, jak mówiłem w poprzednim odcinku o klawiaturze? Tak, ona jest w dalszym ciągu niezbędna. Więc zapomniałem jej postawić, w wyniku czego muszę ją teraz postawić przy komputerze, przy monitorze. Który normalny człowiek stawia klawiaturę na monitorze? I widzimy w tej chwili. Nie da się, bo nie zależało. W tej chwili się komputer odpalił i mamy w nim 2 giga, aż 2 mega RAM. 2 giga chcielibyście.
No i musimy zainstalować. Pamiętacie, jak mówiłem, że tablet nie ma systemu operacyjnego? Całkowicie o nim zapomniałem. Teraz go muszę wpiąć w komputer. No, tylko muszę go wpiąć do kolejnej sesji dyskietek. Albo fio. Chyba tablet w chargerze się podpinał pod komputer. Jak widzimy, wykryło chyba dysk tableta. Dysk komputera to 689B. A ja dam na dwójka. To chyba wgra się na tablet. Zaraz zobaczymy. Jak widzimy, zainstalowaliśmy system operacyjny na tablecie. I tutaj mamy, widzicie, poradę, tą, którą mówiłem, że wyświetlacze tieru drugiego i trzeciego mogą zachowywać się jak wyświetlacze dotykowe. Żeby zachowywały się jak wyświetlacze dotykowe, nie podłączaj klawiatury, albo żeby wyzwolić dotyk, naciśnij Shift i prawoklik. Aha, musimy jeszcze zainstalować system na komputerze, tym, z którego korzystamy w tej chwili. Czyli install jeszcze raz. System operacyjny się zainstalował. Tak, chcemy teraz go restartować. Jak widzimy, teraz wczytuje się z dysku twardego, a nie z dyskietki. Tak. Zobaczcie, muszę mieć pustą łapkę, żeby wyjąć dyskietkę. Kolory itemów oznaczają ich tier. Biały jest tierem pierwszym, żółty tierem drugim, a cyjanowy tierem trzecim. Cyjanowy jest najlepszy. Co więcej możemy zrobić Open Computers? To już, może nam Wam nawet pokażę, albo nie. Zostawię serwery na kolejny odcinek. Ich tworzenia i konfiguracje. Potem poznamy CreateX-a i inne turta, odpowiedniki turti z komputer Crafta oraz latającego krekoptera oraz drony i maszyny latające. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć!